Cześć, to Szymon, pokażę wam w tym filmie metalowy riff, który po prostu chce się grać. Ma coś takiego w sobie, że daje dużo zabawy jak się go gra. Jest dość prosty do zagrania, jest też dość bardzo prosty nawet w swojej budowie, ale wciąga, po prostu wciąga. To jest riff z piosenki Two Minutes to Midnight zespołu Iron Maiden. Posłuchajcie jak zagram teraz i za chwilkę oczywiście pokażę co tutaj dokładnie grać, będą też taby. Tak wygląda ten riff, zagram go teraz w wolnym tempie, na ekranie będą taby, więc bez problemu się nauczycie. Głównym elementem tego riffu jest to, co gramy na piątej strunie, czyli cały czas pusta piąta struna tłumiona, czyli kładziemy dłoń prawą na strunie tuż przy mostku, także jest przytłumiona. I to, co gramy na strunie czwartej i trzeciej, gramy tutaj zawsze dwudźwięki na tym samym progu, czyli piąty, siódmy lub drugi. W przypadku drugiego i piątego progu gram poprzeczkę pierwszym palcem, w przypadku tego na siódmym gram trzecim i czwartym palcem. I zauważ, że w jednym miejscu, czyli... robimy mocne vibrato na tym, grając ten siódmy próg na czwartej i trzeciej strunie. Więc pamiętaj o tym elemencie, bo on jest tutaj istotny dla brzmienia całości tej piosenki. No i jeszcze ostatni element to jest tutaj prosty riff grany legato, czyli pusta struna, trzeci próg, pusta struna. Ja tutaj nie kostkuję, tylko właśnie robię drugim palcem i na trzecim progu i zrywam znowu na pustą strunę. Jeśli chodzi o pracę prawej ręki, kostkujemy wszystko w dół i ważne jest, żeby tłumić tą piątą strunę, ale pozostałych nie. I żeby to uzyskać, możemy, oczywiście kiedy gramy piątą strunę, ta dłoń leży tutaj na strunie. Kiedy uderzamy pozostałe struny, musimy minimalnie tą dłoń podnieść. To jest coś, co w miarę wprawy, doświadczenia w graniu będzie przychodziło wręcz automatycznie. Takie ułożenie dłoni, że właściwie prawie nie ruszamy, ale pozbywamy się tego tłumienia, ale jeśli nie masz z tym doświadczenia, to początkowo może sprawiać problem, więc zacznij sobie w wolnym tempie grać, zwracając uwagę, żeby tutaj było to tłumienie, tutaj już nie. No nie chcemy czegoś takiego, że cały czas jest przytłumione, bo oczywiście to nie będzie dobrze brzmiało. Więc dobry trening dla tych z was, którzy mają problem z tłumieniem czy z kostkowaniem w dół. To jest nie jakieś bardzo trudne, ale już jest to całkiem niezły trening. Jeśli się podobało, to będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz kciuka w górę, skomentujesz poniżej, oczywiście subskrybujesz kanał. W ogóle jeśli interesują cię takie rockowe czy metalowe riffy, ich granie, ich tworzenie, to odsyłam do poradnika, który już kilka lat temu nagrałem z trzema hardrockowymi riffami. To jest darmowy poradnik, link jest w opisie poniżej i tam pokazuję trzy riffy, które sam wymyśliłem. Najpierw tłumaczę, jak je zagrać, a później analizuję, w jaki sposób je wymyśliłem. Więc tak jak mówiłem, jeśli interesuje się tworzenie samemu takich riffów, to będzie bardzo pomocne. Link jest poniżej w opisie. Tymczasem dzięki, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymaj się, cześć.